It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. Cześć kochani, witam was na kanale, dzisiaj razem z mężem. Cześć. I rozpoczynamy cykl vlogmasów tym razem, ale z budowy. Tak jak obiecywałam, przychodzimy dzisiaj z taką pierwszą propozycją, czyli ile to wszystko kosztuje, zanim wbiją się pierwsze łopaty. Jestem do tego nieco przygotowana, ponieważ mamy tutaj taką tabelkę. Mój mąż należy do Team Tabelka. Ja wszystko liczę w głowie, mój mąż uwielbia tabelki. Są tacy ludzie, co kochają tabelki. Wiem, że tutaj u was też jest sporo takich wśród was osób, bo często o tym mówicie, że też lubicie liczyć wszystko w tabelkach. Bo się samo liczy. Bo się samo liczy. Także tak, rozpoczynamy. Będziemy dzisiaj mówić o takich trzech rzeczach, czyli ile to wszystko kosztowało i jak to po kolei idzie. Powiemy też o kosztach, których my na przykład nie ponieśliśmy, bo właśnie o tym powiemy dlaczego. I co jeszcze? I na co zwrócić uwagę? I pewnie od tego zaczniemy. Więc przed wyborem takim, jak zaczynamy budowę, zwracamy uwagę na tą działkę, tak? Czy no pierwszym punktem to na pewno jest działka, no bo bez niej to nie mamy gdzie się budować, ale... Czyli lokalizacja, miejsce i warto by było już chyba wcześniej mieć projekt domu, nie? Żeby wiadomo było, czy ten dom na tej działce się po prostu zmieści. Żebyśmy wiedzieli, jakiej szukamy działki, musimy chyba już wiedzieć na takim etapie, jak ma mniej więcej wyglądać nasz dom. Bo jak ktoś znajdzie na przykład fajną działkę, fajnie położoną, ale będzie na przykład wąska, chce mieć dom parterowy, szeroki, no to raczej tego nie da się zrobić, nie? Więc jakiś wstępny chyba zarys musi być. Zależy, co jest pierwsze, tak? No tak, można dostosować. My dostosowywaliśmy przecież dom do naszej działki, a nie działkę do naszego domu. No więc... tak, ale my działkę dostaliśmy. Więc to jest inaczej. Jak się kupuje, to już można trochę wybrzydzać, tak? Tutaj tylko finansowo się jednak gdzieś tam blokujemy. No, kwestia lokalizacji, tak? No, tak, jest... więc na to warto zwrócić uwagę. I jak stawiamy dom, to na co zwracamy uwagę? Pod jakim kątem ty patrzyłeś, żeby był taras, tak? Czy kierunki świata, tak? Północ, południe, tak? Gdzie mamy, gdzie nam będzie to słońce najbardziej przez okna zaglądać. No, jedni lubią z tej strony, czyli ten oświetlony taras, inni wolą mieć gdzieś zacieniony, więc no to tak, to u nas zależy. Jest akurat to tak usytuowane, że ten taras jest od strony nasłonecznionej, ale my będziemy mieli od góry zamykany taras. Ale dobra, przechodzimy najpierw teraz co? Wielkość, zamysł, ja oczywiście sobie spisałam wszystko na kartce, mąż mówi, po co spisujesz, jak masz wydrukowane wszystko w tabelce. Ja jestem team kartka. Dobra, no to może przejdziemy. Coś jeszcze takiego wcześniej? A, ewentualnie jeszcze możecie zwrócić uwagę przy wyborze działki na media, tak? Bo to też jest dodatkowy koszt. My tutaj pewnych kosztów nie ponieśliśmy, bo mamy taką zabudowę w środku osiedla domków jednorodzinnych, więc u nas akurat za naszą działką już jest pobudowany sąsiad, już tam mieszkał wiele lat, więc te media były dociągnięte, musieliśmy tylko pociągnąć je na działkę, ale były już do głównej ulicy. A często jest tak, że... Były w drodze, tak. A czasem trzeba ciągnąć gdzieś dalej od jakiegoś dalszego sąsiada na przykład, tak? Więc to też jest argument przy wyborze działki, tak? Czy jakie będą koszty związane z jej adaptacją, z właśnie tymi mediami, które musimy mieć, tak? No właśnie, więc jak jesteśmy przy kosztach, to może zaczniemy od tego, jakie to są koszty, zanim ta pierwsza łopata pod fundamenty w ogóle wejdzie. Łyczek kawy, bo jedliśmy herbatę, jedliśmy popcorn. I niestety kartka gdzieś stoi. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy przede wszystkim od projektu. My się ogólnie zdecydowaliśmy na projekt indywidualny, tak? Tak się to mówi, projekt indywidualny.
cena troszeczkę wyższa. My akurat zapłaciliśmy 9 tysięcy za taki projekt, więc jest to pierwszy taki wydatek poważniejszy i my projekt tworzyliśmy od w 2019 roku. No pierwsze przymiarki, tak. Przymiarki takie do domu. Wiedzieliśmy, jaką będziemy mieli działkę już wcześniej, bo działkę dali nam rodzice. Więc ta działka sobie była, tak? No i znaliśmy jej szerokość, jej długość i na pewno wiedzieliśmy, że chcemy dom parterowy. Tak. No i zaczęły się poszukiwania. Najpierw szukaliśmy gotowego projektu, który by najbardziej nam odpowiadał. I jest sporo tańsze. Jest sporo tańszy, tak. Aczkolwiek każdy gotowy projekt trzeba zaadoptować do warunków, do działki, do warunków zabudowy tutaj na tej działce akurat. I ta adaptacja też kosztuje, tak? Bo to musi architekt zrobić tutaj lokalnie. Więc samo kupienie projektu jeszcze nic nam nie daje tak naprawdę. W naszym przypadku akurat jak policzyliśmy sobie powiedzmy zbliżony projekt do naszego zamysłu, to co nam najbardziej pasowało, plus adaptacja tego projektu, to wyszły praktycznie te same pieniążki, tak, które zapłaciliśmy za indywidualny projekt, który no, daje trochę więcej możliwości. W naszym przypadku dużo było zmian, zanim jeszcze zaczęliśmy budować. Bo w takim projekcie, jak kupujemy, nie możemy absolutnie zmieniać tych ścian głównych. Znaczy konstrukcyjnych, tak. Możemy przestawiać ścianki działowe, więc my bazowaliśmy na... Jakieś delikatne zmiany można zrobić, ale obrysu budynku już nie. No właśnie. A w naszym przypadku tutaj była pierwszy wariant brany pod uwagę z piwnicą. No to jest duża zmiana konstrukcyjna. Później w trakcie, że tak powiem, budowy jednak plany zmieniliśmy. Zmieniliśmy, że nie ma tej piwnicy. Więc no... A bryły zmienialiśmy? Wielkość bryły? Bo my się wzorowaliśmy na projekcie Otto 2. Tak, tak. Znaczy my zrobiliśmy... Chyba szerzej coś było, nie? Maksymalnie szeroko, tak? Żeby maksymalnie wykorzystać szerokość działki po to, żeby została nam z tyłu kawałek ogródka, tak? To tylko o to chodziło. No i większy garaż, tak? Tak. Także tyle by było, jeżeli chodzi o projekt i kolejnym kosztem, jaki był związany właśnie zaraz po projekcie, jak już znaleźliśmy ten projekt, no oczywiście projektant i później tutaj było uzyskanie mapy do celów projektowych. No, żeby projektant mógł pracować sobie, musimy dostarczyć dwa dokumenty takie, które są niezbędne, czyli ta mapa do celów projektowych. I gdzie ona była? W Urzędzie Miasta? Czy... Starosty. Starostwie, tak. No na starostwo, tak, bo to zależy gdzie. No i drugim dokumentem są warunki zabudowy, bo każda działka, może inaczej, nie wiem czy każda działka, no działka w mieście ma warunki zabudowy. Nie wiem jak to jest poza miastem, jakimi tam prawami się rządzi. U nas są warunki zabudowy na te osiedle, które określają, czy możemy, jaki dom możemy postawić. Na przykład u nas nie można postawić domu z bali na działce, bo on nie współgra z otoczeniem. Pewnie tam jakieś odstępstwa są od tego, można pewnie gdzieś tam zgłaszać jakąś prośbę o zmianę i tak dalej. Ale no, ogólne warunki są, tak, mamy określoną wysokość budynku maksymalną, odległość od drogi minimalną w tym przypadku. Także no, jest wiele takich wytycznych, no nawet kolor elewacji, tak, to chyba nam zapadło najbardziej w pamięci. Musi być pastelowy, tak? Bodajże, tak, tak, jasne pastelowe kolory są. Tak, no żeby po prostu budynek się nie odróżniał jakoś znacząco od innych. Ale jakbyście się przyjrzeli, to każdy jest inny. No tak, ale no nie ma piramidy tutaj, tak? Tak, nie ma. My jesteśmy w sumie jednym tutaj chyba w okolicy, który ma parterowy dom. Wszystko inne są piętrowe, ale na szczęście mamy sąsiadów z wysokimi kujami, więc, że tak powiem, nie przeszkadza nam to też. No nieprawda. Jak nieprawda? A kto ma parterowy? A za nami mają parterowy. Tak, faktycznie. Po drugiej stronie ulicy mają parterowy też. Ale większość jest jednak piętrowych. I tutaj, tak jak mówię, no, na przykład nie mogliśmy mieć płaskiego dachu, na którym nam na początku bardzo mocno zależało. Tak, taki był pierwszy zamysł, tak. Był płaski dach, no i tutaj były też rozmowy o tarasie na dachu. Tak. Marta chciała bardzo taras na dachu,
Znaczy na dachu, no taki no, dach, tak, piętrze, tak, no na dachu. Tak. Taką attykę zrobić i później i tak sobie podbudować to na... Wymarzyła swego czasu, no ale no, u nas nie da się. Mamy jeden taki tutaj na osiedlu dom, który zdążył przed zmianą przepisów, nie? Po drugiej tak, stronie. Tak. Oni zdążyli przed zmianą przepisów, jest to taka bardzo nowoczesna bryła. Już wam chyba kiedyś pokazywałam ten dom, że on mi się bardzo podoba. I oni faktycznie mają jeszcze ten dach. My nie zdążyliśmy, bo projekt robiliśmy już w 2020, a to chyba do końca 2019. Nie pamiętam, ale to jakoś te skraje przepisy, tak, zmiany warunków zabudowy ogólnie, czy planu zagospodarowania miasta, o, tak to się... Tak, i nie wspomnieliśmy, że te mapki do celów projektowych to był koszt 550 zł. Tak. No wiadomo, że może to być różnie... Może... Nie, to mapa do celów, widzisz, ja pomyliłem się, to robił geodeta mapę do celów projektowych. Aha. Nie było w starostwie, warunki zabudowy są w starostwie. Warunki zabudowy w starostwie. No i te warunki u nas kosztowały 90 zł. No i jak już mamy ogólnie upatrzoną taką działkę, to wiadomo, no my byliśmy tymi szczęśliwcami, którzy zostali obdarowani tą działką. Więc ten dość duży koszt przy zamyśle budowy domu z nas po prostu spadł. Zapłaciliśmy tylko koszty notarialne. No ale wy oczywiście musicie sobie przed wbiciem tej łopaty wziąć taki koszt pod uwagę. No zależy, to... może też ktoś dostanie działkę. No chyba, że ktoś dostaje działkę, no tak. No i notariusz u nas na przykład kosztował w granicach 1300 zł. Wiadomo, jest to zależne też i od notariusza. Jeden weźmie tyle, drugi weźmie tyle. U nas też te ceny są zróżnicowane, więc my też dopytowaliśmy mniej więcej, jak to wygląda. Projekt domu i później mamy co? Mapka zasadnicza, ale to już są groszowe sprawy. Do czego jest ta mapa zasadnicza? Nie pamiętam już teraz. No i następnie mamy geodetę, który nam przychodzi, jak już mamy działkę. Jest jeszcze coś takiego jak ogrodzenie. No i tutaj u nas... Ten... Przygotowanie terenu pod budowę, tak? No, każda budowa powinna być ogrodzona. Raz, tak. Że ze względów bezpieczeństwa, żeby tutaj osoby gdzieś ktoś nie wszedł nawet do wykupu. Dwa, no, zawsze to jest teren troszkę zabezpieczony, wiadomo, zwozi się materiały. W dzisiejszych czasach to niestety jest bardzo często spotykane kradzież materiałów budowlanych, bo są po prostu bardzo drogie w ostatnim czasie i po prostu z budów znikają. Więc no, takie rzeczy jak ogrodzenie, jak jakiś schowek, czy to będzie garaż blaszany, czy to będzie to też jest kolejny jakaś punkt. Wiata, no, cokolwiek, żeby zamknąć jakieś pierwsze narzędzia, no jest konieczne, tak? Tego się nie uniknie. Tak, i tutaj to jest taki koszt, myślę, kwestia też zależy wszystko od działki, ale na przykład ogrodzenie siatką zwykłą, to jest koszt w granicach 40 zł, 35 zł z metra kwadratowego. Oczywiście był. Znaczy ja, jak mówiłam był, to był 28 teraz w granicach. Znaczy no, te koszty, o których my mówimy, to są koszty z tamtego roku, tak? Więc tak, to, tak, to w ogóle musicie wziąć pod uwagę. W dzisiejszych realiach budowlanych się nijak mają. No. Znaczy pewnie takie rzeczy standardowe, jak mapki, czy to tam... Tak, czy geodeta, to myślę, że one tam za wiele nie wzrosły, ale... Ale jeżeli chodzi o materiał, o robociznę, tak, to na pewno poszły w górę, więc u nas to są koszty z zeszłego roku, bo my ten etap budowy zaczęliśmy w maju w zeszłym roku, na wiosnę. Tu były pierwsze takie wydatki jakieś. Na takie dokumenty też czekamy około miesiąca czasu, tak? Tam było chyba do 30 dni na te pozwolenia i tak dalej było, nie? Znaczy no, po uzyskaniu, po złożeniu projektu przez architekta i no, u nas było tyle łatwiej, że to już był czas początku pandemii bodajże, jak dostaliśmy pozwolenie na budowę. Tak. Więc też były troszkę inne procedury, nie wiem jak jest teraz, że mogliśmy skrócić czas oczekiwania na uprawomocnienie się pozwolenia na budowę. Jakoś tak to było, że jakieś oświadczenie składałem. No i jak już mamy te pozwolenie na budowę uprawomocnione, możemy dopiero oficjalnie tą pierwszą przysłowiową łopatę wbić. Ale zanim ją jeszcze wbijemy, mamy kolejny punkt, taki właśnie jak mąż wspominał, garaż. Bardzo potrzebna rzecz. Ja na początku się kłóciłam, po co garaż, to tamto, no ale wiadomo, gdzieś to wszystko trzeba trzymać. Nikt nie będzie codziennie woził tego
busem, nie? Tak jak ja sobie to wymyśliłam. Oszczędność na takich pierdołach, bo bałam się, że mi ten garaż blaszany później zostanie na tej działce. Ja nie wiedziałam, że to tak z działki na działkę później przechodzi. Ale ogólnie jest coś takiego, garaż i garaż. My w zeszłym roku, obstawiam, że w tym roku te ceny są już inne, patrzyłeś jak w tym roku wygląda. 2,5 przynajmniej. My w zeszłym roku zapłaciliśmy 1700 zł i nasz garaż ma, ile on ma, 3 na 5? Nie, 6 metrów na pewno, 6 na 3 bodajże. 6 na 3, także taki większy, taki... można kupić mniejszy, ale uwierzcie mi, że ten większy się naprawdę przyda. I tutaj ta różnica między tym mniejszym a większym nie była jakaś znacząca, a jednak my już na przykład przy wylanych fundamentach zaczynaliśmy grillować na działce. Jeszcze dobrze fundamenty się nie ułożyły, jak już grilla mieliśmy jeszcze gdzie nie schować. Było fundamentów, a już grillowaliśmy. Tak, także my już się czuliśmy, jakbyśmy tu mieszkali. No i co? Oczywiście jeszcze jest coś takiego jak toaleta. Tego nie można pominąć. Tu już ludzie na różne sposoby kombinują. Jedni sami zbijają z desek. My dostaliśmy od sąsiada. Dostaliśmy czy kupiliśmy? Dostaliśmy. Dostaliśmy od sąsiada. Sąsiad zakończył budowę, już miał się gdzie załatwiać, więc obdarował nas taką toaletą. Ale na przykład też braliśmy opcję pod uwagę wynajęcia takiego toitoja. I takie toitoje przewoźne, to wszystko się toitoje nazywa, czy ja reklamuję już jakąś konkretną markę? To jest firma, tak. Dobra, to taką przenośną toaletę, gdzie przyjeżdżają, sprzątają, to są koszty takie mniej więcej 170-250 zł za miesiąc. No więc trzeba uważać, bo tak naprawdę dopóki nie uruchomicie tego wszystkiego w domu, nie pobudujecie, to gdzieś z tej toalety muszą ci ludzie korzystać. No nie zawsze się da gdzieś w kąt pójść. Co my jeszcze mamy? Kolejną rzeczą, już jedną z ostatnich, to mamy przyłącza, które, tak jak mąż mówił, jeżeli nie są doprowadzone, to są koszty takie w granicach, ile mówiłeś, 3000? No mniej więcej, to zależy, tak? Ale około 3000. My wszystkie media już na działce mieliśmy tutaj w linii prostej, nie mieliśmy na działce, do działki doprowadzone. W drodze, tak? W drodze, tak. Każde przyłącze musieliśmy wykonać. I jeszcze trzeba się... Pierwszym był prąd. Tak, u nas pierwszy był prąd, my później wszystko inne robiliśmy, już jak było, już była budowa. I jeszcze taka istotna sprawa, no to jest zaopatrzenie na budowę w wodę. My kupowaliśmy taki duży zbiornik, ile on miał? 1000 litrów. 1000 litrów. No i kupiliśmy sobie wodę od sąsiada. Więc było to bardzo przydatne, bo nie trzeba było tego wozić w jakichś butlach 5-litrowych i tak dalej. Wiecie, no skąd nabrać tych butelek, a tak tutaj na budowie zawsze sobie po prostu mogli brać z tego baniaka tą wodę. Wbrew pozorom na samym początku, początkowym etapie budowy tej wody aż tak bardzo dużo nie potrzeba, bo beton jest zamawiany z gruszki. No tak. Tam jakieś prace takie gdzieś, wiadomo, ta woda jest potrzebna, nawet żeby narzędzia przemyć, ale to nie jest aż tak duży problem na początku. Większa ilość wody będzie potrzebna już na etapie tinków na przykład. Tak? Aha. Bo na początku to no też oczywiście w zależności z czego się muruje, ale no dzisiaj są techniki i piankowe, i klejowe, do tego niewielkiej ilości wody idą, także... No, ale jest to jednak coś potrzebnego, tak? Jest to niezbędne, ale chodzi o to, że nie trzeba od razu robić przyłącza, jeżeli mamy możliwość dowozić tą wodę, bo wbrew pozorom nie idzie jej aż tak wiele, tak? Mhm. Czyli my nie musieliśmy kupować. Dobra, przechodzimy do kolejnego etapu. Taki zbiornik to jest koszt około 250 zł, który zawsze później można spokojnie odsprzedać, bo ktoś się na pewno budować jeszcze będzie. No i takim ostatnim kosztem zamykającym ten etap to jest oczywiście jeszcze kierownik budowy, który też pełni funkcję takiego dopilnowania każdego etapu, tak? No tak. No, on musi być, tak, także u nas akurat jest to koszt 2,5 tysiąca złotych, który jeszcze nie jest rozliczony, bo budowa nadal trwa, więc tak naprawdę jest to koszt uzgodniony na początku. Zobaczymy, jak to będzie w efekcie końcowym. Co my dalej mamy? To, o czym chciałam powiedzieć, koszty, które na przykład właśnie nas ominęły, to jest właśnie na przykład ogrodzenie po części. My przód zabezpieczyliśmy zwykłą siatką leśną i balikami. To nie jest leśna siatka, to jest stara siatka po prostu. Dostaliśmy taką, z działką od teścia dostaliśmy siatkę, tak.
więc przód zabezpieczyliśmy, a tył dogadaliśmy się z sąsiadem, który był w trakcie budowy akurat już wykończenia chyba w sumie domu, nie? Bo oni tu już mieszkali, tak, czy nie? Tak, już mieszkali. Już były początki i my po prostu się z nim dogadaliśmy i zakupiliśmy tam sobie panel akurat. Zrzuciliśmy się po połowie i wszystko zależy od tego, jak, czym będzie człowiek sobie grodził, no to te koszty są. Boki na szczęście najdłuższe, które mamy na działce, mamy sąsiadów, którzy niedawno mieli już siatki, to mają takie 3,5 metrowe tuje dookoła, więc my już mamy bardzo duże oszczędności, bo na tym etapie już na niektórych działkach sadzą tuje, żeby one podrosły, no tak, wraz z budową domu. Tak. Osłonić się troszeczkę. Zależy, prawda? No raz, dwa razy oszczędzamy, ale bo nie musimy tu jej sadzić, to po pierwsze to jest koszt, a po drugie nie zajmują nam miejsca. Bo i my nie musimy o nie dbać. Też. Nie musimy ich nawadniać później, także no i po pół metra działki też zajmują. Także tak, no to są takie koszty, które nas ominęły. I co jeszcze? No ten właśnie ominęło nas właśnie to dociąganie tych mediów wszystkich, bo mówię, to już tylko na działkę wprowadziliśmy. I co jeszcze mieliśmy powiedzieć? O czym jeszcze? Na co zwrócić uwagę? Bo to już wielki zamysł. Nie wiem, zobacz swoje karteczki. Kurczę, chyba już wszystko wykorzystałam. Dobra, i jeszcze nie wspomniałam o tym geodecie. Przesłuchaliśmy materiał. Jest jeszcze ten geodeta, który tutaj u nas był kosztem... Wieńczy dzieło. Kosztem był ile? Jezus Maria, 3300? Nie, 450 zł. Już myślałam, że 3300. I reasumując, żeby zachować jakąś chronologię, zaczynamy od działki projektu. Później... Działka projekt, tak. Zależy kto co ma pierwsze, kto ma, kto nie ma, kto kupuje, kto szuka. Mieliśmy dyskusję tutaj na temat, kto ma rację, bo ja mam trochę inne zdanie. Znaczy, może inaczej. My mieliśmy inną drogę, bo działkę mieliśmy, ale faktem Marta jak najbardziej ma rację, jeżeli ktoś szuka działki, no to lepiej sobie wyszukać działkę taką do wymarzonego domu, tak? I najpierw zaczyna od projektu, później szuka działki. No, a z perspektywy czasu to najlepiej w ogóle sobie najpierw zrobić idealny projekt domu. Z perspektywy czasu to najlepiej kupić gotowy dom. A zawsze mówiłeś, że nigdy w życiu. Ja chciałam kupić gotowy dom, mąż chciał dom budować od podstaw. Dobra, mamy działkę i dom i co dalej? Jaka jest chronologia? Uzyskujemy pozwolenia, znaczy, tak? Mamy projekt. A, mamy, nie, mamy działkę, mamy projekt. Grodzimy. Przygotowujemy teren, tak. Grodzimy, mamy ten schowek, toaletę, tak? To tak, czyli jakiś garaż, toaletę, elementy, przyłącze, prąd od sąsiada albo nie. Tak. Albo robimy przyłącze normalne. No i przygotowujemy ten teren pod budowę. No i jak już uzyskujemy to pozwolenie? Tak, bo to jest istotne. Nie możemy wbić tej łopaty, jak nie mamy nic tego nie pozwolenia. Nie można zrobić. Nawet jak mamy wszystko już pięknie wyrysowane, to bez pozwolenia prawomocnego nic nie możemy nawet grzebnąć w tej ziemi. Więc czekamy, jak uzyskujemy, no to wtedy już geodeta ma dokument, na podstawie którego może nam wytyczyć fundamenty budynku. U nas było, w naszym przypadku było tak, że po wytyczeniu tych fundamentów nasz wykonawca wyrysował te fundamenty na działce, na trawie, tak, sprayem. Mhm. No i wtedy Marta pierwsza powiedziała, gdzie moja kuchnia? Taka mała? No, wszystko takie małe. I tak, tak naprawdę, to dopóki nie powstały wszystkie ściany i to nie zostało otynkowane, dla mnie ten dom pomimo każdy jej to mówił, że był mały. Efekt dopiero będzie widoczny po tynkach, po malowaniu tak naprawdę, po tynkach. No i tak jest w sumie, nie? Tak, tak, tak to wychodzi. Tego na początkowym etapie budowy nie widać. Nie widać. To wszystko było dla mnie takie malutkie. Mówię, gdzie jest tych 180 metrów? Gdzie to się podziało? Mówię, nie wiem. Ja po prostu miałam wrażenie, że ta kuchnia to będzie taka jak w moim mieszkaniu w bloku, że te pokoje są tak samo jakby skurczone. Mówię, przecież tu nie ma gdzie łóżka wstawić. Także no tak, to takie bardzo mylne. Każdy mnie uprzedzał, że nie mam racji, że to będzie duża powierzchnia, że jak już się wszystko pozamyka, pobuduje, to będę z tego zadowolona i tak jest. No dobra, to już wybiegamy za daleko. Tak, tak, to już nie ten etap filmu. Bo to następny etap budowy, a nie planowania i uzyskania pozwolenia.
Kończy dzieło geodeta, o koście mówiłeś już, tak? Tak, 450 zł. Takie granice. Po wytyczeniu można już wzywać koparkę lub kopać ręcznie. Jak ktoś ma czas i siłę na to, zależy od dużego i lubi od mieć wielkości domu, no bo można ręcznie. Ja znam takie osoby, które ręcznie wykopały fundamenty jak najbardziej. Chociaż też zależne od warunków gleby, tak? Jaka jest. Tak, bo to kwestia, jak głęboko trzeba to kopać. No podsumowanie. I jak geodeta wejdzie, my ogólnie, jak geodeta wejdzie, no to już wiadomo, po wytyczeniu wzywamy budowlańca i zaczynamy kolejny etap budowy. I teraz podsumowując wszystkie koszty, nas to wyniosło... Przygotowawcze. Przygotowawcze, tak. Takie koszty... Których nie widać. Które... No poza toaletą i garażem to nie widać tych pieniędzy, które ubyły. Znaczy widać być, pieniądze, ale które tak, znikają. Nikt tego nie liczył. Tak. Naprawdę. A ta kwota u nas się nazbierała w granicach 16 tysięcy złotych, więc... Czego większość to projekt. Tak, tak, większość to projekt. Ale wiadomo, pierdoła do pierdoły i się po prostu ten koszt zrobił większy. Prawie 16 tysięcy, no mówię, my nie mieliśmy tutaj też takich opłat jak kupno działki, gdzie jeszcze ten notariusz też kosztuje parę tysięcy. Wszystko wiadomo, w zależności tak samo, ten notariusz przepisanie też jest zależne od kwoty, bo oni to jakoś procentowo też biorą, więc prowizja prowizją, ale i od wartości działki też jest jakaś tam opłata. Nie wiem, jak to jest przy darowiznach, a jaka jest różnica. Nie, jest, mamy jest, się na tym, więc... Tak, także tutaj nie będziemy u nas było wnikać. Tyle. U nas było tyle. My mówimy w tych filmach, jak to u nas wygląda, a nie jak to ogólnie jest. To nie jest poradnik, jak wybudować dom, tylko poradnik, jak my to ogarnęliśmy. Więc na dzisiaj by było to tyle. Myślę, że się dzisiaj już żegnamy. Lecimy dalej spędzać czas w domu i zajmować się też... Rosół się gotuje. No, trzeba iść do domu, rosół się nie dziela. Więc żegnamy się z Wami, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, buziaczki, pa. Ja.